Dzień dobry. Szanowni Państwo, wielce szanowny Panie Ministrze, sehr geehrte Herr Minister. Poproszono mnie, żebym dla Państwa podsumował współczesnej historii Europy w ciągu 20 minut. A ja to zrobię. Te poklaski są trochę dwuznaczne, nie? Więc ja bym chciał tak naprawdę przedstawić tylko jeden główny argument. Chodzi o to, że jeżeli patrzymy na historię europejską w sposób głębszy, bardziej globalny, widzimy, że nasze punkty widzenia narodowe, choć potrzebne i ważne i ciekawe, nie są wystarczające intelektualnie, że potrzebna nam jest jakaś perspektywa, która nam pozwala na to, żebyśmy widzieć ciągle interakcje między formami państwowymi i procesami integracyjnymi. Więc jeden mój argument taki jest właśnie to, że cały czas każde państwo europejskie, i to od dawien dawna, cały czas każde państwo narodowe europejskie jest nieuchronnie w jakiejś interakcji z jakimś procesem integracyjnym. I o ile suwerenność ma znaczenie i ma oczywiście, to znaczenie polega na tym, żeby wybierać między formami integracji i też, w moim zdaniem, gorszym wariancie, żeby wybrać między integracją i dezintegracją. Dlaczego tak uważam? Uważam tak na podstawie właściwie całej historii Europy nowoczesnej. Jeżeli Państwo będą łaskawi i cierpliwi, to mówią troszkę o XIX wieku. Pozwalam sobie na to, bo jestem historykiem i jeżeli się zaprasza historyka, jest jednak pewne ryzyko, że będzie o przeszłości mówić, przynajmniej przez kilka minut. Więc popatrzmy łaskawie na epokę imperiów XIX-wiecznych. Co zauważymy? Zauważymy, że wymiarą, jak wielkie imperie kontynentalne ulegają, oczywiście, powstają nowe państwa narodowe. Pierwsza imperia, która ulega, to jest Imperium Osmańskie. Nowe państwo narodowe się wytwarzają. Grecja, Serbia, później Rumunia, Bułgaria. One są tak naprawdę musiały się wybić na pełną suwerenność gospodarczą wobec wielkich mocarstw. I do czego to doprowadziło? Doprowadziło w praktyce, we wszystkich wypadkach tych nowych państw narodowych, do militaryzmu, do braku uznania granic sąsiadów, do ogromnych budżetów wojskowych i do agresji, mniej więcej ciągłej agresji. I podkreślam, te wypadki, te przykłady są bardzo ważne, bo tak naprawdę Serbia, Grecja, Bułgaria, Rumunia, to są pierwsze przykłady państw narodowych. Wolimy wszyscy mówić o Francji, tak? Bo Paryż bardzo piękny jest i tak dalej. Ale tak naprawdę Francja nigdy nie było państwem narodowym. Przed rewolucją, tak i po, była imperium. Było państwo centralizowane z imperium. Nowe państwa narodowe były właśnie na Bałkanie. Dlaczego właśnie te przykłady są takie dla nas ważne? Więc sumując historię całego XIX wieku, w tych wypadkach doprowadziło to do agresji. Najpierw między sobą i potem stworzyły sobie Legą Bałkańską, która prowadziła wojnę przeciw właśnie Imperium Osmańskiemu. Jest pierwsza wojna bałkańska, druga wojna bałkańska i trzecia wojna bałkańska. Trzecia wojna bałkańska jest lepiej znana pod właśnie tytułem Pierwsza wojna światowa. Więc
W ostatecznej analizie logika militaryzmu nowych państw narodowych doprowadziła do I wojny światowej, czyli do kryzysu macierzyńskiego naszych czasów, tak? Właściwie do klęsku poprzedniej epoki. Ale jednak, historyczna ironia polega na tym, że choć można by uważać pierwszą wojnę światową za klęską wszystkiego, jednak po pierwszej wojnie światowej Serbowie, państwa bałkańskie, pomysł, idea, koncepcja narodowego samostanowienia wygrało. Tak? Intelektualnie, politycznie ta idea wygrała. Czy u nas, u Wilsona, u Lenina, nawet u Niemców. W traktacie w Breszcie jest uznanie zasady narodowego samoustanowienia. Więc jest wielkie zwycięstwo intelektualne. I na tym tle zauważymy, jaki to jest ważne, że ten wzór, ten model państwa narodowego się rozszerza z południu na północ. Tak? Są nowe państwa narodowe, czechosłowackie, litewskie, łotewskie, estońskie, austriackie, oczywiście też polskie. Grupując te wszystkie narody razem, oczywiście nie chcę negować, że historia polska jest najciekawsza ze wszystkich. Ale jednak trzeba od czasu do czasu myśleć syntetycznie, bo mi się wydaje, że ogólnie rzecz biorąc i tak naprawdę ta epoka historii międzywojennej Polski jest strasznie ciekawa. Napisałem dwie książki o niej i chętnie się tym zajmuję. Ale mi się wydaje, że tutaj ważniejsze by było uogólnić i widzieć, że tak naprawdę te nowe państwa narodowe po pierwszej wojnie światowej zostały skonfrontowane z tymi samymi dylematami, co te starsze państwa narodowe w Bałkanie. Mianowicie z brakiem zgody co do granic, I było gorzej, bo już nie było imperium, przeciw któremu można było budować sojusz, więc była niemożność wspólnej akcji, bo nie było celu. I te wszystkie państwa, tak jak te bałkańskie, były tak naprawdę uzależnione od mocarstw. Tymczasem, więc historia ma trzy oblicze, jest logika, jest ironia i jest przypadek. Przypadek chciał, żeby imperia, które wygrały pierwszą wojnę światową, że te imperie wszystkie były światowe, morskie, tak? Wielka Brytania, Francja, jeżeli ktoś chce, Stany Zjednoczone, to są imperia morskie. Imperie kontynentalne wszystkie tak czy owak przegrały i zniknęły z historii. Wszystkie zwycięskie imperia były morskie, światowe, czyli odległe i nie będące w stanie stworzyć architekturę, która byłaby w stanie wesprzeć suwerenność tych nowych państw. Więc w tej sytuacji, w latach 20. i 30. w środkowej i wschodniej Europie jest próżnia, jest właściwie zaproszenie na coś nowego. I to coś nowego jest właśnie takim nowym rodzajem imperializmu. I nie muszą w tym gronie, nie muszą w Polsce po polsku opisać, co to znaczy projekt sowiecki i co to znaczy projekt nazistowski. Chciałbym pokreślić po prostu jeden aspekt, mianowicie, że to są oboje projekty kolonizatorskie. W różny sposób oczywiście, na podstawie innych ideologii. Ale dla Stalina projekt budowania Związku Radzieckiego to jest projektem, jego słowami, projektem wewnętrznej kolonizacji. Stalin mówił, nie mamy imperium światowego, więc musimy samych siebie wykorzystać, tak jak mocarstwa kolonialne wykorzystają swoje kolonie. Dla Hitlera, tak, ideologia jest inna, słownictwo jest inne, ale jednak jest pojęcie kolonizatorskie, mianowicie Lebensraum.
przestrzeń życiowa, tak? Że musimy budować nową rasistowską kolonię na wschodzie. I zaznaczam przy tej okazji, że dla tego i dla tamtego mocarstwa, dla tego i dla tamtego projektu, geograficznie rzecz biorąc, punkt zapalny, punkt najbardziej ważny jest właśnie Ukraina. Osią projektu nazistowskiego jest Ukraina, tak jak osią projektu stalinowskiego jest też Ukraina. Więc jeżeli popatrzmy teraz trochę bardziej szczegółowo, jest moment od roku 1938 do roku 1941, gdzie jest marsz właściwie nowych kolonizatorów. I zaznaczam to trochę innymi koncepcjami. Dla mnie najbardziej ważny element, kluczowy element tych lat jest zniknięcia nowych państw narodowych. Tak? Zniknięcia, zniszczenia Austrii, Czechosłowacji, Polski, wszystkich trzech państw bałtyckich, Jugosławii. Czyli właściwie klęska państw narodowych, co równiło się oczywiście z klęską imperiów światowych, morskich, które nie były w stanie bronić tej państwa albo nie chciały, i też z klęską demokracji jako takiej. Więc kluczowe pytanie w roku 1931 jest właśnie nie czy będzie nowy ład, ale jaki nowy ład będzie, nazistowski i albo stalinowski. I walka o nowy ład potoczyła właśnie o Ukrainę i w Ukrainie. Czyli kiedy naciści napadli na Związek Radziecki w tymże roku, chodziło im przede wszystkim o kolonię w Ukrainie. Zaznaczam tylko, bo wszyscy o tym już wiemy, jakie zbrodnie towarzyszyły tej wojnie. Holokaust oczywiście przede wszystkim, masowe morderstwo jeńców sowieckich i tak dalej. Po zwycięstwie Związku Radzieckiego, system radziecki, jak wszyscy tutaj już wiedzą oczywiście, się rozszerzył na zachód. I to, co jest kluczowe tutaj, właściwie wszystkie te nowe państwa narodowe teraz padają pod ład sowiecki. Państwo narodowe, które zostały sformułowane po I wojnie światowej, są właściwie prawie tożsame z tymi, które teraz padają pod ład sowiecki. Cały ten region nowych państw stają się komunistyczny. Ale i tutaj mam pierwszą okazję mówić coś trochę ciepłejszego i bardziej optymistycznego. Tutaj od roku 1931 ten system sowiecki rozszerzony na zachód jest w konkurencji nieuchronnej ze systemem wytwarzającym się integracji europejskiej. Więc co to jest w tym kontekście? Bo ja buduję kontekst, tak? To jest właśnie to, co odróżnia historyka od... Tak, ja buduję kontekst. Ja buduję kontekst dlaczego? Dlatego, że musimy patrzeć na budowanie Unii Europejskiej trochę inaczej. Albo jak Ukraińcy pięknie to mówią, mi to się bardzo podoba, po inakszemu. Trzeba inaczej na to patrzeć, bo to nie jest po prostu odpowiedź na wojnę. To jest stereotyp obowiązkowy, tak, u Niemców, u was wszystkich. Ale i to jest prawda oczywiście, ale nie tylko. Unia Europejska nie jest tylko odpowiedzią na II wojnę światową. Szerzej, Unia Europejska, integracja europejska, cały projekt integracji europejskiej jest odpowiedzią nie na II wojnę światową, ale na przegrane wojny kolonizatorskie, imperialne. Tak? To, co Niemcy zrobili w latach 40., przegrali w sposób spektakularny, tak, wojną imperialną. Więc Niemcy najpierw doszli bardzo słusznie do wniosku, że trzeba mieć jakąś inną sferę, nie imperialną, europejską.
I legenda chce, że wszyscy się zgodzili co do tego i już nie było dalszych wojen i tak dalej. To jest absolutnie nieprawda. Wszyscy państwa, wielkie mocarstwa zachodnioeuropejskie w dalszym ciągu walczyli o ich imperia. Ale od momentu przegranej wojny mogli się znaleźć w Europie. Tak? Więc jeżeli chodzi o Francję, Niderlandię, Portugalię, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Europą, projekt europejski jest jak domem dla podróżnika. Nie jest tak po prostu, że jest lekcja, nie będzie już wojen. Raczej jest kalkulacja bardzo logiczna, że potrzebujemy większej sfery. Jak już nie ma imperiów, jak imperie już nie są możliwe politycznie, wojskowo, moralnie, jest dla nas Europą. To jest bardzo ważne. Bo to znaczy też, że rozszerzenie Europy ma też inne znaczenie, może nawet większe znaczenie, niż nam się wydaje. Oczywiście podobnie, II wojna światowa ma swoje tu znaczenie, ale jest większe znaczenie. Tak naprawdę, jeżeli jak Polska, Czechy, Słowacji, państwa bałtyckie i tak dalej, jak oni wchodzą do Unii Europejskiej w roku 2004-2007, co oni robią? Oni nie rozwiązują problem II wojny światowej. Rozwiązują problem pierwszej wojny światowej. Pierwszej wojny światowej. Bo od tego momentu, od pierwszej wojny światowej jest widoczne, że państwo narodowe nie wystarczy. Tak? I są różnego rodzaju klęski. Tak? Jest Wielka Depresja, jest II wojna światowa, jest panowanie sowieckie. Ale wszystkie te momenty są tak naprawdę klęskami dla państwa narodowego. Jak weszły do Unii Europejskiej te państwa, oni rozwiązali, nie wiedząc być może o tym, ale rozwiązali tak naprawdę w gruncie rzeczy dylemat suwerenności po pierwszej wojnie światowej. I to są, proszę państwa, te same państwa. To jest ten sam region. Region nowych państw narodowych stworzony po pierwszej wojnie światowej. To jest ten sam region, który weszedł do Unii Europejskiej mniej więcej 10 lat temu. Więc podkreślam to, co mi się wydaje najbardziej w tym ciekawe, mianowicie Unia Europejska, więc ja jestem Amerykaninem, ja nie muszę powtarzać to, że wszyscy się coś uczyli o II wojnie światowej, tak? Ja mogę na to patrzeć jako na czysty mit, bo to jest czysty mit, tak? No, to jest piękny mit, bardzo tak poproszę, nie ma nic przeciwko, ale to jest mit. Unia Europejska nie jest odpowiedź na II wojnę światową. Unią Europejską jest czymś ważniejszym. Unia Europejską jest odpowiedzią na całą historię imperialną Europy. I dla Europy Zachodniej, dla byłych mocarstw imperialnych, światowych, morskich, i dla państw narodowych wschodnich, które były przedmiotami imperializmu. I to jest dla mnie to, co jest najbardziej ciekawe i nikt na to nie zwraca uwagi. To jest pierwszy raz w ogóle w historii, kiedy coś takiego się stało, że były mocarstwa imperialne i były tak naprawdę kolonie, stworzyły Unię i mają dla siebie wspólny mianownik. Nie mówią do siebie, ja jestem postkolonialny, ja jestem postimperialny. Nie, wszyscy są Europejczykami. Tak? I to słowo ma historycznie rzecz biorąc prawie magiczną moc. Dobra, konkluzje są cztery. Po pierwsze, pan minister Schäuble miał rację. Jeżeli ja będę mówił nie po niemiecku, po polsku, to państwo mi pozwolą na to, żebym mówił, że kolega niemiecki ma rację. Tak? To jest dozwolone? Dobrze. Jak on mówi, że chodzi o ostatnich 150 lat historii, ma pięknie rację. Nie chodzi tylko o ostatnie dwa pokolenia albo trzy. Chodzi o całą nowoczesną historię imperialną Europy. Druga konkluzja. Traktat polsko-niemiecki
nie wolno rozumieć traktatu tylko jako potwierdzenie zjednoczenia Niemiec albo jako potwierdzenie suwerennej Polski. Ten traktat jest to wszystko oczywiście, ale też jest etapem, bardzo ważnym etapem, być może ze wszystkich najważniejszym etapem ogólniejszego, dłuższego procesu integracji europejskiej. To jest moment, właściwie to jest moment, kiedy mocarstwo jednego rodzaju i państwo drugiego rodzaju się spotkały w historii i stworzyły coś, co pozwala na nową Europę. Trzecia konkluzja. To, co ja mówię, być może nie jest całkiem jasne, być może jest kontrowersyjne tutaj w ramach Unii Europejskiej, ale na marginesie, poza granicą unijną, to wszystko jest jak najbardziej jasne. I to jest ciekawe, bo wy Polacy, przepraszam, państwo jesteście, państwo są, już w Unii Europejskiej i już myślisz się w tym kraju, po unijnemu, już nie zwraca się uwagą na rzeczy fundamentalne. W Kijowie i w Moskwie jest inaczej, albo jest po inaczemu, jest inaczej. Ukraińcy w Majdanie rozumieli to wszystko doskonale. Oni rozumieli, że żeby budować państwo narodowe, potrzebna jest integracja. Oni rozumieli, że praworządność się importuje. I racja tak naprawdę było. Rosjanie w Kremlu też to wszystko rozumieją. Rozumieją, że napad na Ukrainę w tym momencie jest jednocześnie napadem na Unię Europejską. Jest żaden zbieg okoliczności, że ofensywna wojskowa przeciwko Ukrainie suwerennej jest stowarzyszony przez atak polityczny, gospodarczy, też moralny na Unię Europejską. To jest tak naprawdę jeden proces. I konkluzja ostatnia. Proszę Państwa, historycznie rzecz biorąc, populizm narodowy, czy francuski, niemiecki, polski, nie ma znaczenia. Populizm narodowy w jej obecnej formie jest drogą do nikąd. Bardzo dosłownie to jest drogą do nikąd, bo nie ma w waszej historii, nie ma po prostu okresu udanego państwa narodowego. Nie ma takiego okresu. I to dotyczy nie tylko Polski, to dotyczy też w inny sposób Niemiec. Nie ma europejskiego kraju, który ma moment udanego państwa narodowego. Takiej epoki po prostu nie było, nie ma. Istnieje tylko w podręcznikach szkolnych i w wyobrażniach i w nostalgiach. Więc jeżeli populizm narodowy proponuje, żebyście wrócili państwo do takiej epoki, to jest dosłownie, bardzo dosłownie drogą donikąd. Jak mówiłem na początku, jest po prostu wybór. Wybór między integracją i dezintegracją i widać już, że parę państw europejskich, między innymi ważne, wybrały dezintegrację. I oczywiście jest wybór między rodzajami integracji, ale po prostu nie ma możliwości się zupełnie izolować od integracji. Jakiś proces integracji zawsze tam jest. I co z tego wynika? Wynika o to, że każdy w Polsce czy gdzie indziej, który tak naprawdę troszczy o suwerenność państwa, musi logicznie jednocześnie się troszczyć o integrację. Bo bez integracji nie ma suwerenności. Co znaczy też, że upadek, broń Boże, upadek Unii Europejskiej wcale nie oznaczy powrót państw narodowych. Nie, wcale nie. Upadek Unii Europejskiej oznacza uchyłek i rozpadnięcie państw narodowych. To jest wszystko. Dziękuję.